Wszystkie kobiety są wspaniałe, ale to właśnie te wykraczają poza ramy. To słowa wiceprzewodniczącej Rady Miasta Bożeny Kapuściak, która jest jednocześnie pomysłodawczynią nagrody pod nazwą Kobieta na medal. Taką przyznano 19 kobietom z Tarnobrzega podczas uroczystej gali w Środowiskowym Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Była to druga edycja gali, podczas której przyznano złote medale tym kobietom, które wyróżniają się z tłumu. Prężnie działają społecznie, charytatywnie, kulturalnie, prowadzą własny biznes, z pomyślnością łącząc to z domowymi i rodzinnymi obowiązkami. W tym roku decyzją kapituły konkursowej kobietą na medal może tytułować się 19 pań. Bardzo dużo jest kobiet zaangażowanych i to w sprawy publiczne, w sprawy społeczne, w sprawy charytatywne. Kobiet, które poświęcają swój czas cenny dla naszego miasta czy dla swojej rodziny. Nagrody nadawane były w trzech kategoriach – biznes, społeczno-charytatywna oraz kulturalno-naukowa. W tej ostatniej medal przyznano m.in. Wilhelminie Kropornickiej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu. No przede wszystkim bardzo się cieszę, dlatego że jest to rodzaj takiego podsumowania, to może za wcześnie, ale docenienia tego, co do tej pory robiłam, razem oczywiście z moimi współpracownikami. A przede wszystkim takie tutaj dwie bardzo ważne rzeczy. To wolontariat i angażowanie tego bardzo wielu osób, a także imprezy o charakterze, powiedziałabym, takim kulturalnym na rzecz Miechocina i na rzecz społeczności, która przychodzi na stary cmentarz na Piaskach. Złoty medal zdobił również szyję Beaty Wasiuty, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. To jest bardzo miłe, czuję się wyróżniona, a przede wszystkim doceniona w sensie mojej pracy, mojej aktywności zarówno zawodowej, jak i społecznej. I to jest naprawdę bardzo miłe, zwłaszcza, że ten medal dedykuję tym wszystkim, dla których pracuję i z którymi pracuję. Medale wyróżnionym kobietom wręczyli prezydent Tarnobrzega oraz Ewa Draus, wicemarszałek województwa podkarpackiego, która to w ubiegłym roku podczas pierwszej edycji imprezy otrzymała tytuł Super Kobiety. W tym roku tę nagrodę przyznano nadleśniczej Justynie Długosiewicz z nadleśnictwa Nowa Dęba. Pani nadleśniczy jest jakby pomostem łączącym nasze miasto z Nową Dębą. Działa, nadzoruje nasz las zwierzyniecki, dba o niego, a my z tego lasu i kobiety, i mężczyźni, i dzieci, przede wszystkim i młodzież, korzystamy z tego lasu, z jego uroku, z tego, że możemy tam odpoczywać i jest zielonymi płucami naszego miasta. Ten wieczór kobietom umilały występy. Na scenie Środowiskowego Domu Kultury wystąpili Siarkopolanie, Ocicanki oraz Smykla Band.